dzisiaj przyjmujemy, że rewolucja w pojmowaniu i opisie otaczającego nas świata dokonała się właśnie w roku 1905. A pojmowanie świata to jest właśnie fizyka. I myślę, że uświadomienie społeczeństwu o takiej właśnie roli fizyki powinno być głównym przesłaniem Światowego Roku Fizyki. Dzisiejsze sympozjum będzie poświęcone współczesnemu spojrzeniu na te 5 prac Einsteina, które, jeśli używać terminologii rewolucyjnej, wstrząsnęły światem. Bardzo prosimy, profesor Bogdan Cichocki. Otóż mam dużo do powiedzenia, mało czasu, bo temat jest pasjonujący, a historia mało znana. Otóż po pracy o efekcie fotoelektrycznym w kwietniu i maju 1905 roku Einstein ukończył swój doktorat i pracę, którą nazywamy teraz pracą o ruchach Browna. Doktorat nie dotyczy ruchów Browna, pomimo że tak bardzo często jest opisywany. W związku z tym ja najpierw powiem o doktoracie, potem zrobię krótką przerwę i będę mówił o tej drugiej pracy. Zacznijmy od tego, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o hipotezę atomową na początku XX wieku. Otóż jeżeli zapytamy maturzystę o atomy, to on wymieni tutaj całą serię nazwisk, poczynając od Demokryta, potem będzie mówił, że oczywiście Dalton to już wszystko wiadomo, już atomy, ale ponieważ mam mało czasu, podaję tylko jeden przykład, że w pracy, w której w 900 roku Planck podał prawo promieniowania ciała doskonale czarnego, musiał skorzystać ze wzoru, który zresztą on jako pierwszy wypisał w tej formie i on wprowadził stałą K, którą nazwał stałą Boltzmanna, ze wzoru, który jest pomostem pomiędzy makroświatem a mikroświatem. S równa się K logary 2. To nazwał później aktem desperacji. Otóż jeżeli uczony tej klasy mówi o tym akcie desperacji, możemy sobie łatwo uwierzyć w to, że prawie nikt z szanujących się fizyków nie przyznawał się do tego, że wierzy w realność atomów na początku XX wieku. Bój o realność atomów rozegrał się niedługo, właściwie od 1904 roku i Einstein wziął w nim udział jako jeden z głównych wojowników. Teraz zanim powiem, co jest w doktoracie, doktorat jest tak wspaniałym przykładem pracy, której można prześledzić wszystkie cechy wielkości Einsteina, jak również jego małości jako człowieka. Ja nie będę się w tej drugiej części tutaj dotykał sprawy tych internautów, ale będzie trzeba o paru sprawach powiedzieć. W związku z tym najpierw podam daty. Doktorat ukończył Einstein 30 kwietnia. I teraz proszę sobie zauważyć, że są czasy, w których intensywność życia jest znacznie większa niż teraz. To tak, poczta działała znakomicie. Jeśli mamy na pracy 30 kwiecień, redakcja pisze, że otrzymała 1 maja. I tak dalej. Zresztą parę przykładów będzie. Otóż teraz jest dziwna zwłoka. Einstein nie składa swojego doktoratu na Uniwersytecie w Zurychu dopiero 20 lipca. Teraz sprawy nabierają właściwego toku. Komisja w składzie profesorów Kleinera i Burcharda potrzebuje 4 dni na przeczytanie, zrecenzowanie i napisanie opinii. 24 lipca opinia zostaje przedstawiona władzom Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu w Zurychu. Ja tylko jeden kawałek tutaj podaję. Podejście do zagadnienia dowodzi pełnego opanowania odpowiednich metod matematycznych. Jedyna krytyczna uwaga, doktorat był bardzo krótki. On był krótszy niż się jeszcze wydaje, o czym też będzie. Następnie 27 lipca formalne przyjęcie, znowuż przerwa. Dopiero 19 sierpnia praca dociera do Annales de Physique, troszeczkę zmieniona, znowuż czekają. Wtedy oczywiście publikacja następowała po 6 tygodniach, no maksimum 2 miesiące. Nie wiadomo, co się dzieje. W styczniu 1906 roku Einstein
pisze dodatek i praca natychmiast się ukazuje 8 lutego w Annale de Physique. Proszę Państwa, to nie koniec. Jeszcze 20 lat historii doktoratu. Doktorat miał tytuł Nowa metoda wyznaczania rozmiarów molekuł. Otóż było kilka problemów, jeśli chodzi o wykazanie, że atomy rzeczywiście istnieją. No i podstawowy to był tak, że przeciwnicy mówili, jak mówicie, że są atomy, no to jakich są rozmiarów, ile ich jest. To oznaczało problem wyznaczenia tak zwanej stałej Avogadro. Od 1811 roku, kiedy było znane prawo Avogadra, że liczba atomów tej samej objętości gazu rozrzedzonego w tych samych warunkach jest taka sama, no przyjęto 22,4 litra w warunkach normalnych i tę liczbę atomów czy molekuł w tej objętości nazywamy liczbą Avogadra. Otóż jeżeli się chce wyznaczyć tę liczbę, no to nie można tego zrobić wykorzystując tylko jedno zjawisko, ponieważ efekt zawsze jest, efekt makroskopowy będzie proporcjonalny do liczby tych atomów, ale to będzie efekt od jednego atomu, a ten efekt będzie proporcjonalny do jakiejś potęgi zazwyczaj wielkości rozmiaru tej molekuły czy atomu. Zazwyczaj to alfa jest 1, 2, 3, ale mogą być też połówkowe. To pierwszy zrozumiał Loschmidt, który korzystając z dwóch zjawisk wyznaczył liczbę atomów w 1 cm sześciennym w przeliczeniu na liczbę Avogadro, to jest taka oto wielkość. I w swoim doktoracie Einstein proponuje, jak mówi, nową, to nie była taka nowa, ale nową metodę, którą nazwał hydrodynamiczną. I ja krótko ją przedstawię. Otóż doktorat składa się z dwóch części. Z drugiej części, o której teraz ja powiem, bardzo krótkiej, bo dwustronicowej, ponieważ tutaj Einstein wykorzystał wyniki już znane przez innych. Jak wiemy, Einstein w ogóle nikogo nie cytował zazwyczaj. Tutaj w związku z tym nie pojawiają się żadne nazwiska, mimo że pod każdym zdaniem czy pod każdym wzorem można by było podać nazwiska poprzedników. Einstein rozważał w doktoracie roztwór. Roztwór cukru na przykład, który jako model tego roztworu przyjął płyn, a jest to niebieskie, woda i cząstki cukru, które traktował jako duże kule, duże w sensie, że ciała makroskopowe w tym płynie. No i teraz wykorzystał obraz dla ciśnienia osmotycznego, że prawo ciśnienia osmotycznego Van Hoffa jest takie samo jak dla gazu doskonałego, no że w związku z tym to można tak traktować jako gaz. No i teraz rozważył taką sytuację, że wkłożył ten roztwór w pole stałej siły, no to wtedy stan równowagi ustali się taki, że gęstość przy małej koncentracji tych cząstek będzie dana przez wzór barometryczny i to jest jedno równanie, które określa równowagę, ale mówi, można spojrzeć na to inaczej. Mianowicie, jeżeli my przyłożymy do cząstki stałą siłę, to ona zacznie się poruszać zgodnie z prawem Stokesa. Jest prędkość. A zatem pojawi się strumień w prawo. No ale jest równowaga, to znaczy, że musi być strumień w lewo. A tym strumieniem w lewo to jest strumień dyfuzji, bo będzie po prawej stronie więcej cząstek niż po lewej. No i mamy wtedy dwa równania. Można tą gęstość czy koncentrację wyeliminować i dochodzi się do takiego słynnego wzoru, który nie on pierwszy wypisał. Mianowicie, że współczynnik dyfuzji dany jest, tutaj byśmy napisali przez stałą Boltzmana, ale Einstein zapisuje stałą Boltzmana jako stałą gazową przez liczbę Avogadra. 6 pi, współczynnik lepkości i promień tej molekuły. Trzeba zauważyć, że tutaj, nie wychodząc właściwie ze swojej biblioteki, powiedzmy, mając tablice fizyko-chemiczne, już ma iloczyn stałej Avogadra i promienia tej molekuły. No ale trzeba mieć drugie. No tutaj trzeba schylić czoła przed jego genialnością, mianowicie wpada na niezwykle oryginalny pomysł. Mianowicie mówi tak, popatrzmy najpierw na ten roztwór i zastanówmy się, jaka jest jego lepkość. Otóż, jeżeli jest sam płyn, czy w tym wypadku na przykład woda, ma jakąś współczynnik lepkości eta 0. Możemy to przeprowadzić, taki eksperyment ścinający i wtedy uzyskamy, mierząc siłę oporu, uzyskamy pewien wynik. Jeżeli przeprowadzimy taki sam eksperyment dla tego roztworu, no lepkość będzie inna i
stawia zagadnienie, no wyznaczmy tę lepkość przy małej koncentracji tych molekuł w roztworze. Tutaj bardzo dobrze stawia problem w kilku krokach po mistrzowsku, mianowicie mówi tak, no trzeba w przepływ ścinający wsadzić kulę, wyznaczyć w tym przepływie ścinającym, jaki będzie nowy przepływ i wyznaczyć dysypację energii. Czyli z nowego przepływu wyznaczyć tensor ciśnień, scałkować, wszystko okazuje po powierzchni kuli. Ta dysypacja, no to jest dwa współczynniki, gdyby nie było kuli, to był dwa współczynnik lepkości, to jest taki kwadrat gradientu prędkości i objętość. W związku z tym mówię, jeżeli ja mam to wyznaczone, wydzielę tutaj tę część, to będę miał nową lepkość. Przy czym trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz, trzeba pamiętać, jak ja tu wiedział już z elektrostatyki, że to nowe pole z cząstkami będzie inne niż to wyjściowe i trzeba to delta zrenormalizować, jakbyśmy współcześnie powiedzieli. I dochodzi do absolutnie genialnego wyniku. Mianowicie, że przy małej koncentracji ta lepkość to jest lepkość tego płynu 1 plus phi. Phi jest tutaj stosunkiem objętości kul do objętości układu, tak zwany ułamek objętościowy. Po pierwsze, nie zależy to w ogóle, czy te kulki są jednakowe, czy nie, tylko się sumuje objętość. No i widzimy, że jeżeli teraz weźmiemy, mamy taką lepkość takiego roztworu, no powiedzmy w objętości, w której jest 1 mol, natychmiast mamy iloczyn Na i A do trzeciej. W związku z tym Einstein jest w stanie wyznaczyć z danych, które nie musiał żadnego eksperymentu przeprowadzać, tylko wziął tam dane eksperymentalne. W rozprawie wziął dane z prac Grahama i wyszło mu 2.1 10 do 23. No i to jest już dla Einsteina było niedobrze. Dlatego, że on wtedy w tych wszystkich pracach, o których pan profesor mówił, za chwilę będziemy mówili o pracy w ruchach Brauna, no przyjmował wartość 6 razy 10 do 23, bo to z różnych zjawisk tak, co się osaczała ta szóstka, a tu mu wychodzi 3 razy mniej. W związku z tym to była przyczyna pierwszej zwłoki, jak również przytrzymania publikacji tej pracy, bo oto w międzyczasie znalazł, jak twierdzi, lepsze. A dlaczego lepsze? To prawdopodobnie tylko mógł uzasadnić, bo mu bardziej pasowało do szóstki. W związku z tym wziął inne dane, wyszło 4.15, też z tego był niezadowolony, ale to już poszło jako artykuł Annales de Physics. Co się dzieje dalej? Einstein jest osobą bardzo ambitną. No i to była taka zadra, która mu nie pozwalała spokojnie dalej egzystować. Kiedy już było wiadomo, że atomy rzeczywiście istnieją, były dane doświadczalnie, szczególnie przez Perena. Kiedy już wiadomo było, jaka jest wartość stałej Avogadro, wtedy Einstein zaczyna naciskać eksperymentatorów, żeby sprawdzili ten wzór jego. Otóż asystent Perena wykonuje takie doświadczenia i dochodzi do wniosku, że tak, prawo jest takie, ale współczynnik powinien być około 4, a nie 1. Wtedy Einstein już jest pewien, że popełnił błąd w pracy. I sam próbuje błąd znaleźć. Zachował się reprint Einsteina tej pracy, gdzie są rzeczywiście, jest to dokument dramatycznych zmagań z różniczkowaniem i całkowaniem. Bez sukcesu. Niestety. Wtedy, jak już poprosił swojego studenta i współpracownika Hopfa o przeliczenie, no Hopf nie miał dużych kłopotów, żeby wyłapać wszystkie błędy. Nie wiem, Einstein, tutaj tak sprawa, jeśli chodzi o długość doktoratu. Otóż Einstein w doktoracie, jak znalazł to pole, to wstawił go do wyjściowych równań i sprawdził, czy jest dobrze. Ale jak już różniczkował pole, to już nie miał do czego wstawiać. Otóż prawidłowy wzór jest taki, 1 plus 2,5 phi. Einstein opublikował to w Veracie pod swoim nazwiskiem. W Veracie jest wprawdzie wymienione, że to Hopf doszedł do prawidłowych wyników. Wtedy też podał wartość, która wynika z prawidłowego wzoru, jest to 6,56. Otóż on był bardzo ambitny. W 1922 roku zostaje wydany w serii Ostwald Klasse zestaw prac Einsteina dotyczących ruchów Brauna. Po niemiecku, czyli oryginalnie.
Otóż w tym zestawie po pierwsze, dziwne, ale pojawia się praca doktorska, która z ruchami Browna nie ma nic wspólnego, bo dotyczy układów o 3 rzędy wielkości mniejszych. Bo tam wychodził mu promień tej molekuły cukru około 1 nanometra. No ale już był, powiedzmy, że to samo do zawiesin można zastosować. Ale nie jest to praca oryginalna. Jest to, ja mam mistyfikacja, zostaje nałożone errata na pracę. Wzory zostają poprawione. Tekst przyszyty, ale niestety nie doskonale, bo by trzeba było od nowa wszystko napisać. Otóż potem jest to przetłumaczone 4 lata później na język angielski i jest to podstawowe źródło dla wszystkich. Dla nas także, bo jest to, ta praca znajduje się w tym wydaniu, mam w bibliotece. W związku z tym jest to podstawowe źródło dla fizyków. I proszę zauważyć, w tej pracy jest wprawdzie napisane, że tam jest uwzględnione korygendum, ale nie napisane w jaki sposób. W związku z tym czytając, czytelnik w ogóle się nie orientuje, że ten wystąpił taki błąd. Czy jest o co walczyć? Jest, proszę Państwa. Ta praca jest jedną z najczęściej cytowanych prac fizycznych. I jest najczęściej cytowaną pracą Einsteina. Dlaczego? Dlatego, że ten wzór na lepkość jest stosowany w ogromnej liczbie dziedzin. Biofizyka, biochemia, chemia, geologia. Dlatego, że stosunkowo jest łatwo mierzyć względną lepkość. A zatem otrzymuje się w bardzo prosty sposób informacje o rozmiarach molekuł. No Państwo sobie wyobrażacie, na przykład w mleczarstwie. No jeżeli mleczarz pisze pracę naukową i korzysta z tego wzoru, to nie może się oprzeć pokusie zacytowania Einsteina. W związku z tym licznik nabija się. Ale trzeba tutaj powiedzieć, że jak się sprawdzi liczbę cytowań erraty, to ona jest o połowę mniejsza niż liczba cytowań właściwej pracy. W związku z tym przynajmniej część osób jest kompletnie nieświadoma, że cytuje pracę i odnosi się do wzorów, której w tej pracy nie było. Teraz jeszcze, można powiedzieć, no dobrze, wszystko jest bardzo dobrze. No Einstein, wielki człowiek, mógł się pomylić. Ale fizyk to nie matematyk. To nie są tylko obliczenia. Mamy generalne, pewne ogólne prawa, no i powinniśmy mieć intuicję. Muszę powiedzieć, że cały czas opieram się na wydaniach zbiorowych, wydaniach wszystkich prac Einsteina, które są pod redakcją grupy prowadzonej przez Staczela i trzeba podziwiać, jaką ogromną pracę oni zrobili. Niemniej na jedno nie zwrócili uwagi. Nie ma zlituj się, proszę Państwa, ponieważ Einstein w doktoracie zbudował perpetuum mobile drugiego rodzaju, którego twierdził, że nie można. Otóż na tą dysypację to on otrzymał taki oto wzór. Gdzie to jest, gdyby nie było tego Fi, to byłoby to dysypacja energii dla czystej wody. A ta poprawka wyszła mu minus Fi. I dwukrotnie napisał, że obecność każdej kulki powoduje zmniejszenie produkcji ciepła o 2 etaty. Objętość kulki na jednostkę czasu. To jest genialne urządzenie. Wstajemy rano, nie potrzebujemy się o nic martwić, wsypujemy proszek i mamy wszystkie cierpienia z głowy. Otóż chyba intuicyjnie wiadomo, że jeżeli wkładamy kulkę, to jest przeszkoda dla przepływu. Zresztą w tym przepływie ścinającym ta kulka będzie stała, a prędkość musi być zero. W związku z tym nie ma. Dysypacja wzrośnie. Otóż on wiedział, że powinno coś być tak i bardzo się obawiał z tego, że jakby teraz zastosował ta lepkość, to by mu wyszło 1 minus fi. Lepkość by mu wyszła. Nie, bo tu zrenormalizować trzeba. Jak zrenormalizował tą deltę, to było plus. Otóż prawidłowy wynik jest tu plus 1/2. Jeszcze chwila autoreklamy, proszę Państwa, bo to jest... Będzie. Otóż ten pierwszy wyraz Einsteina z 1905 roku, można się zastanowić, co dalej. Dalej to jest sprawa bardzo długa, bo dalej to trzeba wziąć dwie cząsteczki, a te cząsteczki wtedy są w płynie i zaczynają oddziaływać tak zwanymi oddziaływaniami hydrodynamicznymi, które w dalszym ciągu są magią.
potrzebowano, zaczęto właśnie poważnie się zastanawiać w 20 roku, ponad 50 lat matematycy i fizycy analizowali te dwuciałowe oddziaływania, żeby znaleźć wynik i ten wynik tutaj bardzo podobny po raz pierwszy podał Bachelor, nieżyjący wielki hydrodynamik angielski, który też zbudował perpetuum mobile drugiego rodzaju i też musiał pisać korygendum do swojej pracy. Ale i tu jest dużo grup, które to wyliczyły, ale proszę Państwa, w ten trzeci, trzyciałowy to już tylko jesteśmy w Warszawie. Mamy znakomity algorytm oddziaływań hydrodynamicznych, z którym trudno konkurować po wielu latach pracy. To tyle o doktoracie.